Po języku polskim przyszła pora na królową nauk, czyli matematykę. Dziś drugi dzień egzaminów ósmoklasisty. Jak przyszłym uczniom szkół średnich poszło na egzaminie w Mysłowicach, sprawdzał Paweł Jędrusik. Choć dla wielu matematyka to prawdziwe schody do bram piekła, to w szkole podstawowej nr 10 w Mysłowicach uczniowie, którzy wyszli z egzaminu, mieli raczej zadowolone miny. Po egzaminie zamierzam iść na dni otwarte, złożyć papiery jak najszybciej, żeby być pewny, że się dostanę, a egzamin myślę, że przebiegł w miarę. Nie był jakiś za trudny, ale też nie był za łatwy. Było sporo zadań z geometrii, były też zadania z sześcianami i z ostrosłupami. Moim zdaniem całkiem łatwy był ten egzamin. Zastanawiałam się nad niektórymi zadaniami, ale moim zdaniem było w porządku. Na szczęście też wychodziły dość ładne wyniki, nie jakieś po przecinku, więc nie było najgorzej. Nie był trudny. Taki łatwy był, taki w sam raz. W całej Polsce do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ponad 200 tysięcy osób. W szkole podstawowej nr 10 w Mysłowicach nauczyciele i dyrekcja nie kryją, że będą tęsknić za tym rocznikiem. Bardzo ambitni uczniowie w tym przypadku są w naszej szkole. Znamy te dzieci od pierwszej klasy. Wiadomo, że 1-3 to jest inny nauczyciel, 4-8 to już inni nauczyciele, no więc szkoda będzie. Wielokrotnie zdobywali pierwsze miejsca, czy w województwie, czy w Śląsku. Czy w mieście i mówimy, że po prostu ich zatrzymamy, że nie pójdą do szkoły średniej, bo naprawdę wspaniały rocznik. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 3 lipca.